Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, coraz częściej decydują się na wystąpienie na drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń wobec banków. Wielu z nich obawia się jednak, czy bank może ukarać ich za to, że złożyli pozew. Czy takie obawy są uzasadnione? Odpowiedź brzmi nie. Bank nie może ukarać frankowicza za to, że złożył pozew. Każdy ma prawo do zweryfikowania poprawności swojej umowy kredytowej i sprawdzenia, czy zawiera ona niedozwolone klauzule, zwane także abuzywnymi. Każdy ma również prawo do wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia swoich roszczeń wobec banku. Bank nie może na to wpłynąć ani ukarać za takie działanie. Należy jednak pamiętać, że wystąpienie przeciwko bankowi nie zwalnia z obowiązku dalszego regulowania rat kredytu, chyba że sąd wyda stosowne zabezpieczenie roszczenia i zwolni nas z obowiązku spłaty rat na czas trwania procesu. Brak opóźnień w spłacie rat nie daje podstaw do wypowiedzenia nam kredytu lub dodania wpisu do Biura Informacji Kredytowej. Jeśli spłacamy kredyt terminowo, bank nie może wyciągnąć wobec nas żadnych konsekwencji w związku ze złożeniem pozwu. Podsumowując, frankowicze nie muszą obawiać się ukarania przez bank za to, że złożyli pozew. Nie utracą też zdolności kredytowej i możliwości zaciągania kolejnych kredytów w bankach. Mają prawo do zweryfikowania poprawności swojej umowy kredytowej i dochodzenia swoich roszczeń wobec banku. Należy dodać, że obecnie już ponad 100 000 kredytobiorców postanowiło zakwestionować swoje umowy frankowe. Z danych dostarczanych przez dobre kancelarie frankowe wynika, że wygrywają oni około 95% spraw.